Buonasera, dobry wieczór, dzień dobry, ciao, z tej strony Paulina Kania, po prostu włoski. I dzisiaj porozmawiamy o dwóch często mylonych słówkach, które tłumaczymy na polski jako podczas. Tak naprawdę ten temat dzisiejszego spotkania pochodzi głównie od Was i tak przy okazji zachęcam Was do tego, żeby też podsyłać mi Wasze ciekawe takie właśnie spostrzeżenia, problemy, tematy, które warto by było poruszyć tutaj na live'ie. Może akurat już taki temat był i na przykład nie wiecie o tym, więc wtedy ja jestem w stanie Was od razu odesłać do wpisu na ten temat, a jeżeli nie, no to po prostu dopiszę sobie to do mojej listy i będzie... No i prędzej czy później się taki temat pojawi. Dajcie mi znać, czy widać, czy słychać. Widzę tutaj ciao Dominika, super, że jesteś. Fajnie, widzę, że kolejne osoby dołączają, więc świetnie. Dobrze, no to zaczynamy, tak? Durante oraz mentre. O tych słówkach właśnie dzisiaj będę mówić. Oba te wyrażenia, oba te wyrazy tak naprawdę możemy często tłumaczyć na podczas. No i właśnie tutaj pojawia się ten problem, no bo jeżeli możemy dwa inne tak od siebie słowa przetłumaczyć tak samo, to znaczy, że możemy ich zamiennie używać. Zła odpowiedź. To jest właśnie często popełniany błąd, który właśnie wynika z tego, że prawdopodobnie sprawdzacie sobie właśnie w słowniku, no i macie jeden i drugi, więc po prostu ten, który lepiej brzmi, bierzemy. Niestety nie można tego tak zrobić. Durante to jest właśnie przysłówek, którego użyjemy z rzeczownikami, a dokładnie przed rzeczownikiem. Czyli jeżeli chcę powiedzieć, że na przykład coś dzieje się podczas lekcji, no to właśnie durante la lezione. Ok? Jeżeli coś dzieje się podczas kolacji, no to powiemy durante la cena. Mam nadzieję, że w tej przerwie odpowiedziałeś lub odpowiedziałaś sobie sama w głowie właśnie, jak to powinno być poprawnie. Jeżeli coś dzieje się w trakcie meczu, no to wtedy jest durante la partita. To jest dokładnie ta sama zasada. Co więcej, możemy też znaleźć z durante na przykład takie coś jak durante il giorno, tak? Durante il giorno, które przetłumaczymy tak dosłownie jako podczas dnia, ale tak naprawdę może to też oznaczać, że coś ma być zrobione w ciągu dnia. Na przykład mamy jakieś plany, tak? I durante il giorno, oggi durante il giorno devo fare i lista, tak? Czyli dzisiaj w ciągu dnia, w ciągu dzisiejszego dnia muszę zrobić i lecimy z listą zadań, którą mamy do wykonania. Często też możemy się z tym spotkać, że coś dzieje się w trakcie podróży, podczas podróży, więc durante il viaggio, tak? Czyli widzicie, wszędzie tutaj mamy taką samą sytuację, mamy durante, potem mamy najczęściej rodzajnik i potem mamy ten główny rzeczownik, podczas którego właśnie coś się dzieje. Tak naprawdę te przykłady, które ja dzisiaj teraz podałam, wszystkie są takie same, w sensie strukturalnie są takie same. Mamy durante, rodzajnik określony i rzeczownik, ale tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też pojawił się rodzajnik nieokreślony. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy w danej sytuacji potrzebujemy użyć rodzajnika określonego czy nieokreślonego. Więc jeżeli macie z tym problem, no to tutaj odsyłam Was do lekcji na ten temat. Dzisiaj nie będę do tego wracać. Ale przykład mogę powiedzieć, na przykład, durante una giornata di luglio, podczas pewnego dnia, pewnego lipcowego dnia. Ja tutaj to jest jeden z wielu, więc una giornata jak najbardziej pasuje. Nie powiedziałabym durante la giornata di luglio, no bo to tak naprawdę nie znaczyłoby niczego, nie oznaczałoby niczego, nie dawałoby żadnej informacji w ogóle, więc to w ogóle nie ma sensu. Dajcie mi znać, czy to, co dotychczas powiedziałam, jest jasne. Ja sobie zerknę na komentarze. No, widzę też dużo nowych osób. Witajcie, witajcie. Dobra, pewnie jest jakieś opóźnienie. Na razie pytań nie widzę, więc lecę do drugiego punktu. Jak coś tu jeszcze do komentarzy wrócę za chwilę, w sensie po tej kolejnej części. No i właśnie, drugim takim wyrazem jest mentre. I często właśnie słyszę coś takiego, że mentre la lezione, tak? Czyli zamiast durante la lezione, no to mentre la lezione. Nie, tak nie robimy. Tutaj akurat mamy inną strukturę. Po mentre będzie występował czasownik i będzie to czasownik odmieniony najczęściej.
Najczęściej, bo nie zawsze, w sensie zmieniony w formie osobowej, tak? Jeżeli już tutaj mam być dokładna też gramatycznie dla osób, które lubią też wiedzieć dokładnie o co chodzi, no to właśnie najczęściej takich czasowników będziemy tutaj używać, czyli będą one odmienione do jakiejś osoby, na przykład do mnie, tak? Do ciebie, do nas, do was, do niego, tak? Nie ma tutaj żadnych tam różnic. Ale no, czasem może coś się zdarzyć, ale to naprawdę jakieś bardzo, bardzo wyjątkowe sytuacje, gdzie najprawdopodobniej jest jakieś inne wytłumaczenie, dlaczego coś takiego się dzieje. Więc żeby już nie zakręcać, no to wróćmy do podstawowej struktury, tak? Czyli mentry, czasownik i coś tam dalej. Więc mogę na przykład powiedzieć mentre parlo non leggo i commenti, tak? Czyli kiedy mówię, nie czytam komentarzy. Mentre leggo, przepraszam, mentre parlo, tak? Mentre parlo. Czyli mamy czasownik parlare, tutaj odmienione do pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym. I to dlaczego od tego zaczynam? Bo często jest właśnie tak, że to mentre kojarzy się głównie osobom już bardziej zaawansowanym, które zaczęły wprowadzać czas przeszły, że mentre to tylko i wyłącznie do przeszłości, podczas gdy coś się tam działo w przeszłości. Absolutnie nie. Jak najbardziej możemy korzystać z tego też w czasie teraźniejszym, w czasie przyszłym. Nie ma tutaj tak naprawdę w ogóle znaczenia, z jakich czasów będziemy korzystać, bo po prostu będzie to oznaczało, że coś dzieje się, podczas gdy coś innego się dzieje. Więc kiedy ja mówię, nie czytam komentarzy. Inny przykład, mentre guido, kiedy jadę samochodem, non rispondo al telefono. Nie odpowiadam, nie odbieram telefonu. Tak? Czyli to są dwie czynności, które dzieją się w tym samym czasie i dzięki temu właśnie mentre mogę tego mogę to wyrazić, tak? Jeżeli ja chciałabym to samo wyrazić poprzez durante, no to musiałabym całkiem zmienić tak naprawdę strukturę zdania, no bo ja już nie mogę wtedy powiedzieć, kiedy kieruję, kiedy mówię, tylko podczas rozmowy, podczas jazdy samochodem, tak? Zwróćcie uwagę, że po polsku też mamy dokładnie taką samą sytuację, tak? Najczęściej akurat mówimy podczas czegoś, a podczas gdy coś robimy, więc dochodzi jeszcze to, niby jest to podczas, ale jeszcze dochodzi to gdy po polsku. Też mamy różnicę, nie możemy powiedzieć podczas jadę, prawda? Więc nie mówcie tak po włosku, nie mówcie mentre la lezione albo durante parlo, nie? Może teraz wydaje Wam się trochę absurdalne, ale uwierzcie mi, nieraz widzę i słyszę takie rzeczy, więc zarówno w komentarzach, jak i właśnie na jakichś tam konwersacjach, na lekcjach, czy na różnych innych, w różnych innych miejscach, gdzie faktycznie można coś takiego użyć, nie? No ale dobra, jeszcze inny przykład, bo na razie podałam dwa w czasie teraźniejszym, no ale wspomniałam, że mentre to też jest idealne słówko w czasie przeszłym. No i faktycznie najczęściej się pojawia tuż obok quando, gdy chcemy wprowadzić coś, co się działo w jednym czasie, w przeszłości. Więc tutaj akurat po mentre raczej będziemy wymagali czasów ciągłych, więc nie powiemy mentre ho mangiato, żeby powiedzieć, że podczas gdy jadłam, jadłem, tylko raczej mentre mangiavo. Na przykład ieri mentre mangiavo guardavo il TG. Kiedy jadłam, oglądałam wiadomości, tak? Więc raczej tutaj użyjemy imperfetto. To taka mała notatka. No i czasem właśnie jest tak, że faktycznie możemy zamiennie użyć mentre i quando, ale raczej będzie to dotyczyło takich sytuacji, gdzie faktycznie nie chcemy aż tak mocno może też podkreślać, że coś działo się w tym samym czasie, na przykład przez cały czas trwania tego. No i na przykład mogę powiedzieć non ho lavorato mentre ero in vacanza. Mentre sono stata in vacanza. No, niby tak, aczkolwiek właśnie lepiej tutaj wykorzystać znowu imperfetto mentre ero in vacanza. Opisujemy, tak? Co się działo wtedy, gdy byłam na wakacjach, nie? I tutaj akurat też celowo podałam przykład z passato prossimo, non ho lavorato, bo z perspektywy czasu to już jest czas zakończony i faktycznie to, że ja nie pracowałam, nie przepracowałam ani jednej minuty na przykład, no to wtedy faktycznie non ho lavorato. Ale mogłabym też powiedzieć to samo, żeby podkreślić, że w trakcie trwania tych wakacji, czyli przez cały czas, nie pracowałam, non lavoravo.
Tutaj znowu wchodzimy w niuanse stosowania czasów przeszłych, więc no, też nie będę dzisiaj za bardzo tego tematu rozwijać, bo to jest temat na osobną, ogromną lekcję, tak naprawdę, nawet nie kiakiery, tylko raczej jakiś webinar. Więc na pewno właśnie trzeba o tym pamiętać, tak? Czyli nie mieszamy tych struktur. Durante, rzeczownik, mentre, czasownik. I tego trzeba się trzymać. Więc żeby zapamiętać to jak najlepiej, zachęcam Was do tego, żeby nawet właśnie pod dzisiejszymi nagraniami spróbować stworzyć parę zdań, dosłownie, nie wiem, dwa zdania, trzy zdania, po dwa oczywiście, po trzy, tak, z każdą strukturą, czyli z durante i jakiś rzeczownik i analogicznie właśnie parę zdań z mentre, wtedy, gdy to właśnie jest konieczne, jest potrzebne. Możecie na przykład odnieść się nawet do dzisiejszej lekcji, co robiliście podczas oglądania, podczas słuchania dzisiejszej lekcji, czego się nauczyliście, tak? Albo właśnie co robiliście wczoraj, jeżeli chcecie, to może być taki fajny, fajny temat, żeby wiecie, no nie szukać nie wiadomo jakich przykładów. Oczywiście możecie też z tego wyjść, tutaj rzucam oczywiście tylko taką propozycję. No, więc jeżeli macie pytania, to śmiało czekam na Wasze komentarze, no i na Wasze zdania. A teraz na zakończenie, ja sobie zaraz jeszcze zerknę, czy macie właśnie jakieś pytania. Tutaj na razie nic nie widzę. Więc jeśli chodzi o lekcje, no to na dzisiaj to by było na tyle. A tak na zakończenie, póki jeszcze czekam na Wasze komentarze, czy coś się ewentualnie pojawi, to ja tylko przypomnę, że nadal, w zasadzie dopiero co się zaczęła, ale trwa przedsprzedaż na kalendarze przyimkowe. To jest ten, który widzicie tutaj za mną, który wisi na ścianie, kalendarz przyimkowy na 2023 rok. No i w tym roku będzie on tak naprawdę bardzo podobny do tego, który był w tym roku. W sensie strukturalnie zachowaliśmy dokładnie ten sam układ, tą samą wielkość zdjęć, bo z ankiet, właśnie z Waszych uwag, Waszych wiadomości wynika, że w końcu dotarłyśmy do takiego dobrego rozmiaru, zarówno jeśli chodzi o kalendarium, jak i właśnie o zdjęcie, czyli proporcje akurat zachowałyśmy dokładnie takie same. Tak samo zachowałyśmy wszystkie te elementy, które Wam się podobały, czyli dni po włosku, nazwy miesięcy po włosku, no i przede wszystkim mapki z oznaczeniem miejsc, gdzie dane zdjęcie zostało wykonane, żeby też wiedzieć, czy to fajne miejsce, które jest na zdjęciu, jest na północy czy na południu, żeby móc się właśnie do tego odnieść. Pod kalendarium, czyli pod tą główną częścią, w której macie sporo miejsca, macie oznaczenie też wszystkich ważnych dat polskich i świąt, tak, polskich i włoskich. Dodałam też w tym roku oznaczenia niedziel handlowych, no bo to już weszło, mamy już z góry też ustalone, kiedy te niedziele handlowe będą, więc czemu tego nie zaznaczyć, skoro no w Polsce jednak to czasem się przydaje, wtedy nie trzeba szukać, tylko wystarczy zerknąć do kalendarza. No i pod właśnie tą częścią kalendarza, tą główną częścią kalendarza, tak, mamy notatki i w tym roku w każdym miesiącu jest 10 wyrażeń przyimkowych, takich niepowiązanych z konkretnym czasownikiem, ale właśnie do wykorzystania w różnych codziennych sytuacjach, czyli są to bardzo fajne wyrażenia, zwroty takie do wykorzystania od zaraz tak naprawdę, więc co miesiąc możecie no, starać się przyswoić właśnie te 10 wyrażeń, które proponujemy. Akurat tak są podobierane, żeby dało się je jakoś sensownie też powplatać między sobą. No i w tym roku jako takie ciekawostki, bo chcieliście więcej ciekawostek, no to skupiamy się na 12 włoskich regionach. Akurat na tych regionach, które są powiązane ze zdjęciem. Czyli jeżeli mamy zdjęcie z Sycylii, no to regionem miesiąca będzie Sycylia. I tutaj takie elementy się pojawiają jak przede wszystkim nazwa włoska regionu oraz nazwa stolicy regionu i odpowiadające im przymiotniki, no bo tutaj no, troszeczkę gramatyki chciałyśmy mimo wszystko zawrzeć, a to tak naprawdę jest bardziej słownictwo niż gramatyka, więc no, mamy nadzieję, że to Wam się przyda. Wiemy, że też właśnie takie przymiotniki sprawiają Wam wiele problemów.
Poza tym skupiamy się na ciekawostkach związanymi już typowo z danym regionem, czyli na przykład jakieś święta lokalne, jakieś produkty lokalne, dania lokalne, no bo to jest ważne też w podróży, żeby wiedzieć, co w danym regionie można się, z czego można się spodziewać w danym regionie, co warto wypróbować, gdzie warto się wybrać, albo właśnie w jakim okresie, bo na przykład w pewnych regionach są fajne święta, fajne festyny, no, na które warto się po prostu wybrać. Więc takie właśnie informacje zawarłyśmy w tym roku w tych ciekawostkach. I taką nowością na ten rok jest też fakt, że możecie wykupić dostęp do kursu interaktywnego na platformie, w którym będziemy ćwiczyć te wszystkie wyrażenia, będziemy też lepiej poznawać te wszystkie ciekawostki, no i tak naprawdę utrwalać też te wszystkie informacje, no bo wiecie, na tych 10 centymetrach tak naprawdę, które mamy tutaj w tej dolnej części kalendarza, no to tych informacji za dużo zawrzeć nie mogę, no bo jak, nie? Jak to mamy zmieścić, prawda? Więc właśnie na to mamy rozwiązanie takie, że po prostu w kursie będziemy po prostu rozwijać te ciekawostki, dodawać kolejne, które są powiązane z tym, więc wszystko będzie ładnie podane na tacy z przykładowymi już, nie wiem, zdjęciami, filmami, jeżeli takie będziemy też miały, więc no myślę, że to będzie fajne i faktycznie osoby, które lubią Włochy, a niekoniecznie uczą się języka włoskiego, tylko właśnie chcą mieć fajny kalendarz w domu i w międzyczasie coś tam włoskiego może załapać, albo właśnie dowiedzieć się coś więcej o regionach, no to może być fajna opcja, żeby właśnie też skusić się na taki kurs. Teraz w trakcie przedsprzedaży ten kurs jest dodatkowo płatny 20 zł w stosunku do ceny kalendarza. Do 21 listopada trwa ta przedsprzedaż. Od 22 ceny kalendarza idą o 10 zł do góry, a ceny kursu idą o 30 zł do góry, czyli kurs będzie kosztował wtedy 50. No i tak naprawdę w tym kursie co miesiąc będzie udostępniana nowa lekcja, czyli to nie jest tak, że teraz się zalogujecie, wejdziecie i sobie już wszystko przerobicie. Nie, nie, nie. Pracujemy miesiąc po miesiącu, poznajemy te wszystkie ciekawostki, poznajemy te wszystkie wyrażenia i rozpracowujemy je. Czyli mamy cały miesiąc na utrwalenie tych konkretnych ciekawostek. Jak te lekcje będą wyglądać, możecie mniej więcej zobaczyć to na lekcji testowej, którą udostępniliśmy. Jak wejdziecie sobie na po prostu włoski.pl, klikniecie właśnie w produkt kalendarza, no to tam na dole jest też odnośnik do tej przykładowej lekcji, którą przygotowałyśmy na podstawie grudnia tego roku, czyli wzięłam wyrażenia z grudnia z tego roku, dorobiłyśmy do tego właśnie zdania, przykłady, ćwiczenia interaktywne, dopisałyśmy ciekawostki, do tego jest też wideo, więc możecie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda, aczkolwiek prawdopodobnie te docelowe lekcje będą trochę bardziej rozbudowane. Tutaj tak naprawdę jestem bardzo ciekawa też reakcji osób, które będą brały udział w tym kursie i jeżeli no, jesteście na którymś moim kursie lub jesteście w klubie, no to wiecie, że dla mnie takie uwagi i informacje zwrotne są bardzo ważne, więc jeżeli uznacie, że czegoś tam no, koniecznie brakuje, no to wtedy będę po prostu to uzupełniać na bieżąco i będzie to taki kurs, jaki zawsze byście chcieli mieć. No, tyle mogę od siebie na ten temat dodać, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam na poprostuwłoski.pl. Tam w sklepie możecie doczytać więcej informacji na temat kalendarza, możecie też zobaczyć przykładowe zdjęcia w środku, jak to wygląda, a na blogu możecie zobaczyć też z bliska, jak wyglądały te wszystkie poprzednie wersje kalendarzy, co się zmieniło z roku na rok. Prawdopodobnie też pojawi się taki wpis na blogu odnośnie tego kalendarza, ale jeszcze czekam, żeby odebrać wersje drukowane z drukarni, żeby móc zrobić jakieś fajne zdjęcia, więc to się pojawi, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dobra, widzę, że pytań nie ma, więc myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za obecność i zapraszam Was już za tydzień. Za tydzień zrobimy sobie taką lekcję właśnie bardziej kalendarzową, w sensie opowiem jeszcze trochę o kalendarzu, ale nie będzie to tak
taka, wiecie, sprzedaż, że będę przez 20 minut mówiła o kalendarzu, o tym, jaki on jest fajny, no bo te informacje już dzisiaj Wam przekazałam, ale właśnie skupimy się na tym, jak w ogóle planować naukę języka włoskiego, więc kalendarz może nam do tego pomóc, nie jest to jedyne narzędzie, ale też o tym właśnie chcę wspomnieć, więc będzie trochę o planowaniu lekcji, o tym, jak się zorganizować, bo wiem, że też sporo osób ma z tym problem, że nie wie, jak planować lekcje i w ogóle, więc no, poruszymy taki temat. A jak macie jakieś też pytania w związku z tym, to zapraszam do kontaktu. No i do zobaczenia za tydzień w takim razie. Trzymajcie się, pa!